Siemano Krono, dzisiaj będziemy klonować mnie. Widzicie, to jest mój klon. Ja jestem tutaj, tutaj jest drugi Wojtek i ten Wojtek z tego co widzę idzie walczyć. Pa, ma miecz. Ej, co jest grane? Ty, zostaw mnie tutaj. Co ty, czemu mnie bijesz? O co chodzi, gościu? Ty, czemu... Moje klony nie są w stanie go pokonać, co jest grane? Dobra, muszę zabrać sobie mój mieczek. Cyk, okej, żeby założyć to na siebie, musisz wyłączyć tryb PvP. Co? What? Dobra, a gdzie się wyłącza tryb PvP? Okej, wyłączyłem, dobra. I zabieram to w takim razie. Hotu, gościu, hotu, ty typie, który do mnie podskakiwał, hotu. Ja, dobra, w sumie zostawiamy go. Słuchajcie, my tutaj musimy sobie budować kolejne klony, więc tak, klikamy buduj. I uwaga, czy stać mnie na kolejnego klona? Maszyna do kopania, maszyna do klonowania 2. Dobra, bierzemy maszynę do klonowania 2. I okej, zbudowaliśmy ją chyba. Jest tutaj? Tak, mamy drugą maszynę do klonowania, więc jak widzicie, lecą kolejne klony. A ty co znowu tutaj stoisz na mojej posesji? Kim ty w ogóle jesteś? Soda, efekt, zero klon. Czemu on nie jest rozwalany? Dobra, a co my mamy tutaj? Edytuj maszyna do klonowania, kliknij tutaj. O! Co to jest? Podstawowe? A, dobra, nieważne. Tak czy siak, zbieramy kolejną kasę. Jak widzicie, już zarabiam na 2 razy więcej, no bo jednak mam 2 maszyny do klonowania. Więc czy stać mnie na kolejną maszynę do klonowania? Nie, ale stać mnie... A nie! Maszyna do klonowania niemowli? Jakich niemowli? O co tutaj chodzi? Dobra, weźmy sobie maszynę tą, okej, nie wiem do czego ona jest. Stalowy miecz? O, weźmy sobie. Buduj ściany za 50 dolców. Ty, to buduję. O lol, co jest grane? Wybudowałem ściany ogromne jakieś. Dobra, to co możemy jeszcze kupić? Rafineria, kupuję rafinerię. Elo, kupiłem rafinerię. Już mniej więcej nie stać w sumie. Ale spójrzmy, co się wydarzyło w takim razie. Ej, a buduj klejnoty? Co to jest? O lol, ale mam 0 klejnotów. Klejnoty się chyba wydobywa z tego co widzę. Dobra, w takim razie moje ziomki tutaj walczą, a ja się będę dalej rozbudowywał, tak? Co my mamy tutaj? Zabójstwa 19, zgony 21. Jakim cudem mamy więcej zgonów niż zabójstw? Okej, coś nie idzie wam dobrze, moje klony drogie. Czemu jesteś tylko połową Wojtka? Gościu, coś nie wyszło przy klonowaniu chyba. Okej, one wszystkie lecą walczyć i tak dalej, więc bardzo dobrze. Tylko coś mi się nie podoba. Wcześniej nabijała mi się tak szybko ta kasa, a teraz tak o wiele wolniej się nabija, co nie? Dobra, weźmy sobie ten metalowy miecz. O, zadaje od 3 do 5 AP. Okej, klikamy. A, muszę wyłączyć tryb PvP. Resetuj klony? Nie, nie chcę. Ale dobra, wyłączamy tryb PvP i lecimy się z kimś klepać w takim razie. Lecimy pomóc naszym klonom. Wojtek Tojtek pomaga swoim klonom. Elo, do armii moich klonów przełączam się ja i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam 210 dolarów już, więc w sumie całkiem fajne. Ej, patrz! Wojan klon tutaj jest. Okej, możemy na to nachodzić. I co to zmienia? Czy to coś zmienia w ogóle? To nic nie zmienia, słuchajcie, chyba. Czy zarabia się jakąś kasę? Nie mam pojęcia. Dobra, idziemy walczyć z jakimiś kolejnymi botami. Patrzcie, czemu one same giną? Bo ten bot tutaj je zabija, który ten... Jakim cudem, gościu, co jest grane? Czemu on leży i nas rozwala? To jest jakieś zbagowane, widzowie. Ej, za co ja tutaj płacę? O co chodzi? Zbagowany jakiś typ, który leży i nas rozwala. Dobra, resetuj maszynę do klonów. Zresetowałem. I mam nadzieję, że pójdą w jakieś inne miejsce, bo nie chcę ciągle walczyć z typem, który jest zbagowany jakiś. Ksanowodowa katana? O co chodzi? Dobra, biorę to. O lol, dobra, wziąłem to faktycznie. I co to dało? Katana jakaś mocna. Od 4 do 7 HP. Ty, to ja to biorę. Dobra, znowu tryb PvP. Okej, mamy tą katanę, czy nie? Mamy ją, dobra, i możemy teraz iść się klepać. Okej, czy moje boty już działają, moje klony, czy tamten gościu... Dobra, tamten gościu już nie leży, z tego co widzę. I nawalają się, patrzcie, nawalają się z innymi botami, ale ten znowu leży. O lol, tutaj jest jakaś armia potężna, walka, walka, moje klony cię pokonają. Ej, pokonał mój klon, patrzcie, przejął. Ha, koks klon, polecam tego klona. Dobra, w takim razie co możemy tutaj kupować? Komputer do badań, ulepsz ściany, na pewno nie, wytrzymałość, ej, tylko że nawet nie mamy kasy. Klasyczna siekiera dzida, nie, to odpuszczamy. Na początku komputer do badań. Okej, dostaliśmy komputer do badań i sprawdzamy, co w tym komputerze możemy takiego badać. Uuu, co to jest? Laboratorium. Komputery 33% ulepszone, kasa do za zbicia 30%. Okej, można to jakoś ulepszyć? Poklikam na klawiaturze, może się będzie dało. Aj, chyba się jednak nie da, widzowie. Dobra, w takim razie produkcja klejnotów jest 0. Jakim cudem? Dobra, idziemy w takim razie budować klejnoty. Czy coś mnie tutaj stać? Nie, mam nadal 0 klejnotów. No to trzeba to chyba naprawić, widzowie. Za 150 robuxów to naprawiamy. Cyk, naprawiony, elo. Nagle pojawiły się u nas klejnoty. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. Dobra, co to jest? Żółw, zwierzaczek? O co chodzi? Panel nuklearny? Klikam to.
Kupiłem to, nawet nie wiem za ile i co to dało, nie? Dobra, ale mniejsza, mamy to. Co my mamy tutaj? Żółw zwierzaczek. To brzmi fajnie, kupujemy żółw zwierzaczek. Okej. Okay. Mamy żółwia zwierzaczka. Zarabiamy trochę chyba więcej kasy, tak mi się wydaje. A gdzie ten reaktor powstał? Bo trochę nie wiem. Tam coś jest, widzicie? W tamtej stronie. Dobra, swoje klony robię, więc jest git. Idziemy dalej, co my mamy? Maszyna do klonowania niemowli. To mnie bardzo ciekawi, więc kupujemy od razu. Okej, kupiłem chyba maszynę do klonowania niemowli. I czy to będą moje małe bobasy? Czekaj. What? Ale słodziak, Tojtek! Patrz na to, ale słodzina! On ma katanę i on będzie się normalnie bił? Ty, nie wiem, o co to jest? Jakiś nuklearna ta. Odpal głowicę za 1200 kasy. Nie, nie. O, tyle mu się bijesz nasze klony? To teraz dostajesz, ty też dostaniesz. Cyk. Okej. Hoty, 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 hoty. Cyk, rozwalony. Patrz, jak rozwalamy pełno osób, widzicie? Nasze klony są razem po prostu niepowstrzymane. Elo. Patrz, rozwalamy tego typa, który jest tutaj obok. Elo, dobra. Jeszcze ciebie, elo. Oj, 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 trochę nie pykło. Ej, on jest bardziej rozwinięty ode mnie, co nie? A ja go tak rozwalam. Mniejsza, tak czy siak jesteśmy koksami. Idziemy sprawdzić, co możemy tutaj rozwinąć sobie. Więc klikamy, tutaj są nadal zablokowane rzeczy. Tutaj mamy jednego klona, który jest chyba trochę porąbany. Cały czas uderza głową w miecz. Dobrze się czujesz, gościu? Masz katanę, nie zrobisz sobie nic w głowę? Dobra, lepiej zostawmy go i zajmijmy się swoimi rzeczami. Co my mamy tutaj? Czy coś się zmieniło? Słuchajcie, nasz komputer cały czas pokazuje 33%. Mamy najwięcej kasy, ja nawet nie wiem jakim cudem. Ulepsz ściany? Nie. Wytrzymałość? Nie. Dysk twardy do komputera do badań? Ten komputer do badań za dużo nie daje. Panel sterowania gigantem. O co chodzi? Ale dobra, kupujemy komputer jakiś tam kolejny. Kupujemy, a nie wiem czy dzidę chcemy. Dobra, kupujemy. Chociaż nie, kupujemy tańsze rzeczy. Ulepszamy ściany, o, ładnie. Pokazało nam się więcej rzeczy. Ale ja mam za mało kasy, ja bym chciał więcej kasy. Jo, ci kręcę, łódź z 20 tysięcy dolarów. Kupujemy za 350 robuxów. Let's go, widzowie. Dobra, mamy to. I teraz stajemy się niepokonani. Cyk, cyk, cyk. Ja nawet nie wiem, co tutaj się rozwija, nie? O lol, ale stajemy się jacyś pro, ultra pro. Dobra, nie mam kasy, czemu zablokowane? Jak to? Piwnica zablokowana? Ja chcę piwnicę. Dobra, cyk. Ja nawet nie wiem, co ja w tym momencie zrobiłem. Zamknięte, lol. Okej, okay. Jak to wygląda potężnie, co nie? Jak potężniak jakiś. Dobra, sprawdzamy, co nasz komputer teraz robi. 100% ma komputery. Kasa za zabicia 70, klejnoty na minutę 0. Laboratorium testowania, okej, czyli już mamy to dosyć fajnie ulepszone. A co to jest? Okej. Jakie dziwne rzeczy. Dobra, spójrzmy, co mamy na zewnątrz. Jakieś kamienie, jakieś ładne te. O lol, jak to ładnie tutaj się prezentuje wszystko. Tutaj mamy jakiegoś klona, rozwalmy go. Rozwalmy go, bo mi bardzo przeszkadza ten klon. Ale tego klona nie da się rozwalić, to ja nie wiem, co to jest grane. Co to sprzedaj rafineria? Schowek na rudy i łupki. Sprzedaj, klikam. Sprzedawanie 13 stanów za 13 pieniędzy każdy. Dobra, sprzedawa. Okej, zarobiłem chyba kasę, mam 2000. Słuchajcie, wpakowałem 20 tysięcy, a już mam 1/10 tego, więc bardzo dobrze, że tyle wydałem robuxów, bo wiele szybciej mi się tutaj wszystko zarabia. Kontroluj swoje klony, kliknij tutaj. Mogę kontrolować swoje klony. A lol, dobra. Co ty, gościu, mnie podjeżdżasz? O, spadaj, właśnie tak, dobra. Klikamy do kolejnego klona. O, mini Tojtek, jestem mini Tojtkiem, patrzcie. Elo, mini Tojtek, elo. Ha, 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 ho, ho. Nachodzimy na to. Okej, okay, i wyjdź. Mini Tojtek, ale koks. Dobra, sprawdźmy co. O, możemy coś tutaj wreszcie sobie zmieniać. Ogień mistyczny, dobra. Powoli regeneruje swoje zdrowie, im więcej do regeneracji, tym szybciej zdrowieje. Dobra, klikamy to, jeden mistyczny będzie. Zaraz sprawdzimy, jak mistyczny wygląda. Ogień, okej, okay, klikamy ogień. Patrzymy, patrz. Jakiś zielony się robi, tutaj jakiś niebieski. Okej, okay, a mini Tojtek? Mini Tojtek, jaka jest opcja mini Tojtków? Podstawowy elektryczny. Będzie naładowany i użyje swoich sił elektrycznych impulsów, dopóki nie zabije pierwszego NPC-ta, po którym jego HP spadną. Co? Dobra. Za każdym razem, kiedy dostaję reflekt 20 of the damage. Dobra, klikamy to. Klikamy to. Okej. Okay. I to już są chyba takie porządne. Porządne klony, co nie? Tak mi się wydaje. Z jednego gościa leci ogień. Chyba zarabiam już dosyć dużo kasy. Dobra, ej, mamy w ogóle tutaj samochód. Ej, mamy w ogóle, jaki miecz mamy? Panato. Jo, cię kręcę, jaki miecz. Ale mocne, dobra. Gitara. Możemy latać naszym samochodem teraz. Ty, a nie mogę chyba jednak. Come on, boy, ja chcę latać. Zacznij ładować klony tutaj.
Co to jest? Regenerowanie pojazdu, kliknij tutaj, okej. Elo, mamy pojazd, tylko że coś ten pojazd nie działa, widzicie? Prędkość, o, możemy teraz... Prędkość, kliknij, dobra. Zmień kierunek, jak zmienia się kierunek? Równa się, zmień kierunek. A, dobra. What, ludzie, ja latam sobie, patrzcie na to. Dopiero co dołączyłem do tej gry, a jestem już jakimś totalnym przekotem. Ale ten gość tutaj jest bardziej rozwinięty ode mnie. Trzeba go będzie wyjaśnić. Dobra, zawracam tutaj. Okej, trochę się trudno tym steruje. Okej, i wysiadamy. Elo, dobra. No i rozwijamy się dalej, mamy 5000 kasy. Regenerujemy nasz pojazd tutaj, okej. I lecimy to ogarnąć dalej. Nauka o pieniądzach, badania. Okej, złoty kilof, nie chcę tego. Tygrysek, zwierzaczek, co jest grane? O, prędkość zwiększa, to klikniemy prędkość. Nauka o klonach, badania, to klikamy. Prędkość kolejna, klikamy. Balkon zewnętrzny, klikam. No jasne, że chcę balkon, słuchajcie. Jak kto nie chce balkonu? Balkon kolejny? Jaki koks, dobra, character selection. Co jest grane? Ja tam mogę sobie siebie zmieniać chyba. Okej, okay, klikamy jakieś tutaj rzeczy dodatkowe. Ja nie mogę, co tu powstaje? Dobra, klikamy co możemy, kup więcej. Sprawdźmy, co możemy tutaj kolejne kupić. Okej, okay, kolejne, dobra, kupmy jeszcze raz te 20 tysięcy. Ja chcę rozwinąć siebie na maksa, naprawdę. Okej, okay, nieskończona ilość pieniędzy za 950 robuxów. ta gra jest super łatwa, nie? Ja już mogłem w sumie to nawet kupić. Bardziej by się opłacało, jakbym to już kupił, nie? Dobra, ja chcę nieskończoną ilość pieniędzy. Elo, ja się nie będę pierdzielił w tańcu. Jazda! I let's go! Mamy nieskończoną ilość pieniędzy. Co? Ej, halo, gdzie są pieniądze? Powinienem mieć. Ej! Wydałem chyba roboksy, co nie? You are already... No mam już ten item, to dlaczego go nie mam? Wydałem roboksy, nie? No czemu nie mam maksymalny tej? Ej, co? Widzowie, ktoś mnie chyba tutaj oskamował. O, musiałem wyjść z gry i wejść ponownie. I mam nieskończoną ilość kasy. No to lecimy teraz z zabawą. O kurczę, jakie rzeczy tu powstają. Spójrzcie tylko na to. Czy ja już kupiłem wszystko? Czemu nie mogę helikoptera i piwnicy? Ja chcę Wymaga ukończenie misji, wskazówka, podążaj. A, jakaś misja. Nie, ja misji nie wykonuję, ja tylko wydaję robuxy. Ho, dobra, idziemy na górę. Dostaję wreszcie jakieś te? O, klejnoty. Ile dostaję klejnotów? Halo. Chciałbym się dowiedzieć, ile dostaję klejnotów na minutę. 3 klejnoty na minutę? To jest jakiś dramat. Dobra, a co my mamy tutaj? Dziewczyna? What? Co jest grane? Zmieniłem siebie w dziewczynę. Nie. Ja chcę z powrotem się... Sławny, o, będę sławny. To ja, elo. Klikam sławny. Czy tak wygląda sławna osoba, naprawdę? O lol, ej, to jest w sumie nawet fajne. Okej, okay, śmiesznie wygląda sławna osoba. Dobra, co mamy tutaj dalej? Śmieszny, o, jak wygląda śmieszny skin, uwaga. Palion. Elo, Palion, co tam u ciebie? Dobra, co my mamy tutaj? Otwórz Effect Engine. Dobra, random effect, klikamy. Za 20 tysięcy to ja mogę, co nie? Nie ten. Mam niewidzialność. Co się dzieje? Czemu to się zmniejsza? Czemu to okienko się zmniejsza? Zniknęło! Lol! O, mamy siema, mordo! Czy chcemy od ciebie kupić wszystko? Aha, już masz wszystko, no to git. Co to jest? Haje, dick, jakieś dziwne. Okej, okay, idziemy na górę, na samą górę. Na samej górze są nowe bronie, więc idziemy po nową broń. Bo chcemy być totalnym koksem, patrzcie na to! Ja cię kręcę! Ja to chcę! Klikaj to, PvP, włączaj. Klikaj to, no klikaj, ja chcę to wziąć. Jak wziąć tą broń? Nie mogę tej broni wziąć. No dalej, o teraz. Nic się nie zmienia, ale lipa. Dobra, biorę swoje odrzutowce, widzowie. Losowa katastrofa, klikam to. Pach, będzie katastrofa na ziemi. Pona to. Twoja katastrofa jest teraz aktywna. I co się dzieje w takim razie? Co? Jakieś kule spadają chyba na niebo, czy mi się wydaje. Ej, dostaję jakoś dużo kasy jakimś, dobra. Nie wiem, ta katastrofa jakaś nie jest mocna, co nie? Nie jestem z niej zadowolony. Ale chciałbym być zadowolony z mojego odrzutowca. Uwaga, zwiększamy prędkość na 16. Okej, okay. Klikamy. Ej, to za szybko się nie porusza, powiem wam szczerze. Dobra, już ogarnąłem prowadzenie tego. Okej, okay. Okej, okay. Ej, na górze jest helikopter, dobra, już widzę. Ej, niektórzy tutaj mają helikoptery, a ja mam? Ja chyba nie mam, albo mam, nawet nie wiem. To jestem ja? Ej, chyba mam helikopter na górze, idziemy. Idziemy na górę, okej.
To jest jakaś wyrzutnia tutaj. Cyk, wyskakujemy. Jup. Okej, to ja. Siema. Włączyłem rakietę, panato. Leci rakieta. Moje klony wszystkie tutaj zostaną normalnie w moim teamie. I co? A, mogę kierować tą rakietą, czy nie? Nie, nie mogę. O, teraz mogę nią kierować. Dobra. Wlecę w tego typa, panato, panato, panato. Boom. Ale koks. Ale gość dostał, dobra. Rzucamy teraz może tą rakietę. A, dobra, nie wiem czy chcę. Moje klony, dobra, ja bym chciał się z moimi klonami. Ej, ja już widzę. Moje klony mają już tą broń, którą zdałem im. Widzicie? Mają tą broń. To dlatego, jo, cię kręcę. Moje klony są tak potężne? Nie, jakim cudem ten gość rozwalił moje wszystkie klony? Okej, nie wiem jak to się tutaj wydarzyło w tym momencie. Co to jest panel sterowania gigantom? Zacznij ładować. Ładowanie, poziom mocy. My odpalamy jakiegoś giganta, widzowie, ja się boję. Dobra, powietrze, klikamy powietrze, klikamy powietrze, klikamy powietrze, nie wiem co to daje. Resetuj klony, o nie, kliknąłem resetuj klony, lipa. Dobra widzowie, ja już nie ogarniam więcej tej gry. Dzięki za oglądanie, zrobiłem trochę swoich klonów i jest dobrze, walczymy tutaj ze wszystkimi. Zrobiłem nawet bobasy klony, tylko że coś się nie chcą pokazać, co nie? Halo, bobasy klony, jest problem. Może tam są już wszystkie klony i nie może być ich więcej, nie wiem. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, elwa, pu!